W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Wam nowy niwelator laserowy marki Nivel System NL540. Niwelator umożliwia pracę z płaszczyzną poziomą, dzięki czemu możemy dokonywać pomiaru różnicy wysokości w sposób klasyczny. Płaszczyzna może być pochylana w jednym albo w dwóch kierunkach, dzięki czemu sprzęt może być wykorzystywany w drogownictwie przy układaniu kostki brukowej, także przy kontroli pracy maszyn. Płaszczyzna może być także ustawiana pionowo, dzięki czemu sprzęt doskonale sprawdzi się przy wszelkiego rodzaju pracach ogólnobudowlanych, także konstrukcyjnych. Obudowa została wyposażona w metalowy korpus chroniący głowicę laserową. Metalowy korpus doskonale sprawdza się w przypadku dociążenia sprzętu na budowie. Sprzęt będzie pracował dużo bardziej stabilnie. W centrum znajduje się menu do zarządzania funkcjami z dużym, czytelnym, podświetlanym wyświetlaczem. Od dołu znajduje się podejście dla śruby statywu. Niwelator umożliwia pracę z dokładnością rzędu 1 mm na 10 metrach. Mówimy o pracy na odcinkach do 500 metrów. W tym przypadku stosujemy czujniki laserowe. Sprzęt zasilany jest z akumulatora litowo-jonowego, który zapewnia ciągłość pracy do 50 godzin. Niwelator po włączeniu spoziomuje się automatycznie i natychmiast wystartuje. Na panelu mamy już możliwość wprowadzenia spadków. Spadki dokonujemy w sposób cyfrowy. Za pomocą przycisku wprowadzamy kolejne wartości, czy to dla wartości X, czy to wartości Y. Po potwierdzeniu sprzęt podobnie spoziomuje się, natomiast generując już płaszczyznę pochyloną. Warto wspomnieć, że sprzęt może być także sterowany z pilota. Mówimy o sterowaniu bezprzewodowym. Za pomocą pilota mamy także możliwość wprowadzania różnych prędkości obrotów głowicy, uzyskując maksymalną wartość 600 obrotów na minutę, co ma ogromne znaczenie w przypadku pracy na dalekich odcinkach, czy to w przypadku kontroli pracy maszyn. Mamy także możliwość skorzystania z funkcji skanowania, dzięki której zawęzimy wyświetlanie wiązki w danym interesującym nas obszarze. Warto wspomnieć, że niwelator NL540 posiada unikalną funkcję pochylania płaszczyzny cyfrowo, jak i manualnie. W przypadku, kiedy posiadamy projekt, mamy możliwość odczytania wartości spadków i wprowadzenia go do niwelatora. W przypadku prac podwykonawczych czasami nie dysponujemy tym parametrem i mamy możliwość dostosowania spadku do warunków terenowych. Odbywa się to w sposób następujący. Po włączeniu sprzęt automatycznie spoziomuje się. Przytrzymując dłużej przycisk włącznika, przechodzimy w tryb spadku manualnego. Prezentowana jest oś X lub oś Y w zależności od wymogów terenowych. Pochylamy płaszczyznę tak, aby dostosować ją do wymaganego spadku w terenie. Płaszczyzna pochyla się w sposób manualny. Standardowo niwelatory oferowane są z czujnikami manualnymi. Natomiast mamy także możliwość wykupienia opcji z czujnikiem cyfrowym, gdzie różnica wysokości prezentowana jest w sposób numeryczny na wyświetlaczu czujnika. Warto inwestować w nowe technologie, warto zainwestować w europejską markę. Nabywając sprzęt z logiem Nivel System, uzyskujesz pełną pewność swoich pomiarów, gdyż sprzęt przechodzi podwójny system kontroli. Już na etapie produkcji w fabryce, jak i w serwisie przed sprzedażą, sprzęt jest drobiazgowo diagnozowany, sprawdzany i ewentualnie kalibrowany. Wszystko po to, aby zapewnić Ci 100% pewności Twoich pomiarów, dając najwyższe efekty pracy.